Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w czwartek 7 maja. Dzisiaj w naszym codzienniku zastanowimy się nad kolejnym tekstem. Idziemy dalej w tej pielgrzymce wiary. Idziemy za Chrystusem, wpatrujemy się w Chrystusa, który jest naszym przewodnikiem, który nam w tej drodze wiary przewodzi. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, jest w jakiś sposób wpisane, dla nas tajemniczy, niezrozumiały, w ten wielki, wspaniały plan zbawienia świata, zbawienia człowieka, zbawienia Ciebie i mnie. A zatem zapraszam Cię do lektury Słowa Bożego. Kochani, dzisiejsza liturgia Słowa, ona pokazuje nam działalność Chrystusa, który to jakby szczytem i w centrum tego głoszenia dzisiaj jest sam Chrystus, jak zresztą zawsze. Ale popatrzcie, co się dzieje w tym, co mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Generalnie ta scena pochodzi z ostatniej wieczerzy, wtedy, kiedy Pan Jezus umywa nogi uczniom. I wówczas w czasie tej ostatniej wieczerzy mówi swoim uczniom o tym, co ma się wydarzyć. Zapowiada im swoją mękę, przygotowuje ich do tego wydarzenia, żeby oni, mając świadomość tego, co ma się wydarzyć, jakby nie upadli na duchu, ale żeby przypomnieli sobie, że to wszystko, co się wydarza, to już Chrystus zapowiadał, a więc w jakiś sposób było już przez Boga to przygotowane. Nawet Chrystus, wypowiadając te słowa o tym, że prawda, będzie cierpiał, będzie zabity, będzie pogrzebany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Mówi też o zdradzie swojego ucznia, mówi o zdradzie Judasza. I mówi tam takie słowa: już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Co to oznacza? Chciałbym, żebyśmy teraz odnieśli się do pierwszego czytania, do tej misji apostolskiej świętego Pawła, który dotarł do Antiochii Pizydyjskiej i tam w sobotę, czyli w szabat, występuje w synagodze i tam zwraca się do narodu wybranego. I poczynając od Dawida, króla Dawida, który otrzymał wszystkie te zapowiedzi mesjańskie, zresztą jakby Pan Bóg zostawił mu obietnicę, że to z niego wyjdzie Mesjasz, z jego rodu, pokazuje, że jakby Pan Bóg już to wszystko zaplanował, że on krok po kroku realizuje plan zbawienia każdego człowieka, plan zbawienia ludzkości, tak? I że chciałby, żebyśmy jakby wracając się do przyszłości, patrząc na zapowiedzi prorockie, na to wszystko, co już się wydarzyło i na to, co się dzieje teraz, żebyśmy zobaczyli, że to jest w jakiś sposób wpisane w to Boże działanie, że Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa. Chciałbym, żebyśmy nie wpadli teraz w takie przeświadczenie o tym, że wszystko zostało przeznaczone, tak? Że Pan Bóg wie wszystko i jakby już jesteśmy przeznaczeni albo do zbawienia, albo do potępienia, no bo Pan Bóg wie wszystko. I tutaj moglibyśmy troszeczkę wpaść w takie protestanckie myślenie, no bo Pan Bóg zostawia nam wolną wolę, tak? On nawet jeśli chodzi o Judasza, cały czas walczył o niego do samego końca. Do samego końca jakby dawał mu tą otwartą furtkę do tego, żeby on jednak zmienił swoją decyzję, żeby zmienił swoje zdanie, po to, żeby też w jakiś sposób siebie uratować. Zobaczcie, że mimo wszystko, że wszystkie te nasze wydarzenia, że każda nasza decyzja, którą podejmujemy, jest w jakiś sposób wpisana w ten plan Boży. Oczywiście on jest totalnie dla nas niezrozumiały. On jest totalnie dla nas nie do ogarnięcia. Nie jesteśmy w stanie tego jakoś ogarnąć swoim rozumem, bo to nas przerasta. I tu nie chodzi o to, żeby to zrozumieć, ale chodzi o to, żeby patrząc na te wydarzenia, które Pan Bóg zapowiada i które realizuje, podbudować swoją wiarę w to, że Bóg czuwa, że Jego nieskończona miłość ujawnia się właśnie w przeciągu całej historii zbawienia. Od początku, od pierwszego upadku człowieka, aż do tego ostatecznego przyjścia, które jest jeszcze przed nami. Że tam, w tej historii,
w historii ludzkości. Bóg związał swoją miłością siebie razem z nami i że On jest obecny na tej drodze naszego życia i że nawet jeżeli nam się wydaje, że gdzieś tam zbaczamy z tej drogi, to ta miłość Boża jakby stwarza nam pewne alternatywne drogi powrotu, naszego nawrócenia. Oczywiście jakby naszym największym problemem jest nasz upadek, nasz grzech i odcięcie się od Pana Boga, jakby Pan Bóg z nas nie rezygnuje, ale że w momencie, kiedy odchodzimy, On jakby natychmiast w tym samym momencie stwarza nam drogi powrotu, stwarza nam możliwości tego powrotu. I w ten sposób On wyraża ogromną troskę o każdego z nas. Chciałbym Cię dzisiaj zaprosić, drogi bracie i droga siostro, do tego, żebyśmy razem stanęli przed Panem i żebyśmy wpatrzeni w Jego oblicze dostrzegli, że On się o nas troszczy. Chciałbym, żebyś wrócił, czy też wróciła do swojej przeszłości i żeby idąc po tych swoich śladach, wracając do jakichś tam takich bardzo ważnych momentów, żebyśmy zobaczyli to Boże działanie w naszym życiu, to w jaki sposób objawia się miłość Boża w moim życiu. I tutaj nie chodzi o jakieś takie ogólne pojęcie, ale chciałbym, żebyś znalazł czy znalazła właśnie konkretne momenty, w których dostrzegałeś czy dostrzegałaś, doświadczałeś czy doświadczałaś Bożej miłości i Bożego działania. To jest zadanie na dzisiaj. Bardzo się cieszę, że możemy się spotykać razem na tych codziennikach, że razem możemy też odkrywać to Boże Słowo. Cieszę się, że jesteście tutaj razem ze mną, że tworzymy pewną też wspólnotę, która się karmi tym Bożym Słowem i tym Słowem Bożym stara się żyć. Życzę Wam dobrego i błogosławionego dnia. Do zobaczenia. Szczęść Boże.